bez doładowań, wszedł na miejsce. W golfie Mariusz Kosiński. Bądź Cywi, chłopak, która dzisiaj przyjeżdża na Witę Driftowe BMW, więc przypomnę Państwu o możliwości przejazdu się Drift Taxi. Zapraszamy po bilet na Drift Taxi, chłopak niebieski pan. Można przejechać się na prawym fotelu driftowozu, tego typu jak to BMW, które jedzie tu na lewym torze. Pod BMW M5 i do tego opony BMW Drift. Garbusa, który jest wyposażony we wtrysk, nie w gaźnik. Czy pojedynek, bo z tej samej stajni auta, czyli ze Spotmaja. No oczywiście. Te samochody zawsze startują fantastycznie. Zawsze są porównywane w testach. 14.09. A na prawym Rafał Wesołowski, częstokolny Danos. Ale pogoda nie na to nie pozwala, więc dociera tutaj silnik. Chyba tak się samochód Audi RS6, co na lewym torze. No i zdaje się, że to lepsza wkładka miejsca. Jeden dobry auto. Szczególnie, że szwagier, bo tak się na Darka mówi popularnie, uparcie jeździ na zwykłych oponach dopuszczonych do ruchu. No jest tryb, nie da się ukryć, bo na kołach przyjechał z Warszawy w deszczu tą 600-torną Hondą. R35. Borowskiego, który też się ścigał, oczywiście nie ściga w tym roku, zrobił sobie przerwę. Startu, ale zdaje się, że za nisko tam ustawił.
wygląda na to, że Uzbeka faktycznie trochę op... Tak jak cały czas powtarzamy, czasy na nas się mieli. Chyba się udało, wyczekał na starcie. Bardzo krótki jeden. I dużo. I 10,87 metra. Od przerwy 500 kg. No może się wyjść. Wyjście z progu prawie jak Adam Paul. Zawodnik kodowo nam się tutaj opisał. I na to, że prawie Krzysztof Zacharski z Seat Ibiza. Możliwości powiem, że Damian Kurek oczywiście też poprawił swój czas. Jakaś żadna nowość ostatnia. I 10,84 Robert. Bez załadowania. A Łukasz. No bo jak widzimy, jest to diesel. Andrzej Kradzie mi, że liczy też po cichu na coraz lepszy wynik. 600 koniak i 600 kg.